pierwszym gicem, który był naprawdę komiczny, była to dobrze pewnie wam znana statua Dwayne The Rock Johnsona. Przy tej statule przez jakiś czas istniał glitch. Jeśli rzuciliśmy w nią oponami, to efekt był taki, jak widzicie na ekranie, i działało to na jakieś różne inne rzeczy, skały i tak dalej. Naprawdę wyglądało to mega komicznie. Epic Games dosyć szybko, bo dosłownie po dwóch dniach naprawiło ten błąd, ale nie dziwię się, bo wyobraźcie sobie reakcję ludzi, jak gracie normalną gierkę, a nagle nie ma takiego dużego obiektu jak ta statua. Pozostając w tematyce tego samego sezonu, dziwiliście bardzo dobrze znaną jaskinię, gdzie latało się cały czas pod jakieś fragi i tak dalej. Istniał dosyć śmieszny glitch. Jeśli skakiwaliśmy samochodem i pechowo byśmy wylądowali w wodzie, tak jak wiecie, normalnie w Fortnite by nasze auto albo podleciało mega w dół, albo by wypłynęło, zależy jaka jest głębokość wody, to na tej miejscówce zapadałeś się totalnie pod ziemię, nie mogłeś wyjść, po prostu byłeś strapowany. No, była lipa, już nic nie mogłeś zrobić z tamtego miejsca. Jeśli podejrzałeś jaskinię, to byłeś z posłańcem, więc pewnie grałeś w pierwszych sezonach, a jeśli nie, to musisz wiedzieć o tym, że w Fortnite na początkowych sezonach damage z pompy był przez jakiś czas zbugowany. Musimy walić pompy na 200 metrów za jakieś 30 damage, jakiś po prostu powalony damage, co nie miało tak naprawdę prawa bytu, sensu jakiegokolwiek, po prostu mijało to się totalnie z celem. Całe szczęście Fortnite potem to zmienił, a jednak na pewno zapamiętało się to w historii Fortnite'a. Swojego czasu w Fortnite istniał glitch na pierwszą osobę. Było bardzo dużo domysłów, kiedy ona wyjdzie i tak dalej, a w chapterze drugim, sezonie drugim, na jednym z tryłów mogliśmy sobie zgliczować naszą postać i wtedy gra wyglądała mniej więcej w taki sposób, jak widzicie. Jest to taki trochę przedsmak, jak może wyglądać pierwsza osoba w Fortnite. Mówi się o niej już parę dobrych sezonów, a dalej nic nie ma. Więc Epic Games bierzcie się do roboty, a już przejdźcie już do piątego glitcha, bo naprawdę szybko to leci. W piątym glitchu pewnie kojarzycie moją i Rogalika ulubioną serię, czyli wchodzenie do sejfów jakimiś autami, helikopterami, motorówkami, wszystkim czym się dało. Wchodzenie pod taki sejf było naprawdę łatwe. Zresztą widzicie to aktualnie na ekranie i dajcie znak, czy kiedykolwiek spotkaliście kogoś w sejfie, a może wy sami wchodziliście do sejfu, aby kogoś potrolować. Oczywiście nie zachęcam, bo za to możecie dostać bana, wiecie jak jest. Jak już jesteśmy w tematyce przenikania przez ściany, struktury, to musimy sobie powiedzieć o glitchu, który istniał dosyć krótko. Mianowicie, jeśli w dobry sposób zlitowaliśmy daszek, byliśmy na maksa do ściany oraz postawiliśmy metal walla, byliśmy w stanie przejść przez ścianę. Zobaczcie sami, było to mega OP zagranie, mało osób tego się spodziewało, no ale to jest glitch, który jednak niszczył grę i kompetytywnie by to nie przeszło. Przypuszczam, że jakbyście tak zagrali, to by wam zabrali pieniądze, a casuale, wiecie jak jest, tam każdy będzie w szoku. Siódmy i według mnie jeden z najświeższych glitchy jest to glitch na nieskończoną ilość ryb. I pewnie teraz pomyślałeś o glitchu, że masz augment, walisz młotem, potem łowisz. Nie, nie chodzi o to. W wcześniejszych sezonach istniał glitch, przez dosłownie 2 godziny mi się udało to nagrać, w którym jeśli rozgrałeś dobrze sprawę z padaniem, łowieniem ryb i tak dalej, byłeś w stanie mieć bodajże 9 milionów ryb, coś tego typu, teraz widzicie dokładnego zooma na to. I no, w tamtym momencie nie dało się przegrać gry, jeśli chcieliście strollować. Po prostu jedliście ryby w strefie i była klasa światowa, bo wygrywaliście każdy mecz po kolei. Jednak tak jak mówię, dosyć szybko było to naprawione. To samo z naprawieniem dosyć szybko glitcha można powiedzieć o glitchu, który polegał na tym, że jeśli weszliśmy w odpowiednią toaletę, którą widzicie aktualnie na ekranie, to niszczyliśmy każdą strukturę, po prostu przenikając przez nie, mieliśmy tak jakby taki efekt tyrolki, tylko po prostu wchodziliśmy przez ściany. Po prostu taki terminator, wchodziłeś, niszczyłeś, ziomek budował, ty przychodziłeś i go waliłeś na łeb jak szef. To był ósmy glitch, przejdźmy do dziewiątego, w którym mamy wszelakie glitche na niewidzialność. Tych glitchy jest naprawdę mega dużo, od początków samego Fortnite'a były różne opcje, jakieś z samochodami, jakieś z rebootami, naprawdę było ich mega dużo, więc tu nie ma jakiegoś jednego glitcha na niewidzialność, jednak myślę, że na pewno w pamięć wam zapadnie ten glitch. No umówmy się tak, każdy z was, kto robił chociaż raz glitcha na niewidzialność, zostawia lajka w górę, no pokażcie ilu was jest tam na dole. Dochodząc do połowy, mamy glitcha z lataniem i jest to nic innego jak wybranie dobrego augmentu, czyli jeśli się rozpędzimy, podskoczymy, to będziemy skakali wyżej, oraz dubeltówka kupiona od bodzika, czy też znaleziona, wtedy byliśmy w stanie latać to the moon. I nic nas nie było w stanie zatrzymać. Lecieliśmy sobie, lecieliśmy, spadaliśmy do ostatniego, wygrywaliśmy grę, żyć, nie umierać. Dalej będąc w tematyce latania, powiedzmy o glitchu, w którym jeśli odłączaliśmy sobie Ethernet, po prostu odpinaliśmy internet od naszego kompa, czy też bawiliśmy się w własności, byliśmy w stanie latać cały czas, ponieważ nasza postać podawiała.
lecenie w dół, lecenie w górę i tak w kółko. Mieliśmy to robić cały czas i nawet tak wygrywać gry, jednak w tych końcowych strefach musieliśmy spaść na ziemię i wyeliminować ostatniego rywala, bo inaczej byśmy to przegrali. W przeciwieństwie latania będzie chodzenie pod wodą. Tak, było to możliwe w Fortnite, wszystko dzięki motorówce, schodach oraz podłodze, która bardzo fajnie się bugowała, co widzicie aktualnie na ekranie. O, nie było tak już mega użyteczne, aczkolwiek istniał takowy glitch. Kolejny glitch dla tych graczy OG, którzy mogą pamiętać pompę, która zadawała po 30 damage'a, są to stare opony, które widzicie na ekranie. Tyle ile osób powskakiwało i ponoć dostało bany, bo tego nigdy nie było potwierdzonego, przynajmniej ja mam takie informacje, to naprawdę ich nie zliczę, aczkolwiek mitów i osób, które to robiły, było naprawdę dużo, a te opony początkowo były mega zlagowane, co widzicie sami. Również swojego czasu w Fortnite mogliśmy wejść pod piasek. Tak, nie przestrzeliście się, ponieważ istniał glitch, jeśli dobrze skomponowaliśmy harpun, to byliśmy w stanie strzelać spod piasku, a że była to nowość, Fortnite nie wiedział jak temu zaradzić i piasek był wyłączony, który był nowością tak naprawdę na chyba miesiąc czasu mniej więcej, nie chcę was skłamać, coś ten deseń. No, mega komiczna to była rzecz. Okej, ostatni raz mówię o lataniu. W Fortnite byliśmy w stanie latać dzięki oponie. Tak, brzmi to komicznie, aczkolwiek teraz widzicie jak ten glitch się prezentuje na waszym ekranie. I powiedzcie mi, kto z was tego nie zrobił? Stawialiście sobie schody, podłogę, opony pod was rzucał ziomek i lecieliście fuu, rura, całą mapę, zresztą bodajże Capcio pobił rekord i po prostu jak najdalszy dystans pokonywał tym oto sposobem. Dochodząc już do glitcha numer 16, był glitch na to, że byliśmy mega mali. Wtedy mieściliśmy się przez na przykład okienka i tak dalej. Z tego co kojarzę, nie było jakiegoś sposobu jak to osiągnąć poza creative'em, aczkolwiek grze komuś się też to zdarzyło, co widzicie na ekranie i wyobraźcie sobie, że ktoś was taki zabija. Przysięgam, walniecie taką w klawiaturę, gwarantowane i po prostu raging. Ostatni już OG glitch dotyczył double pompy, czyli czegoś, co zostało wymasterowane na początkach drugiego, trzeciego sezonu przez ludzi, którzy chcieli grać lepiej w Fortnite'a zawodowo, jakkolwiek. Czyli po prostu strzaliście z pompy, zbijaliście na idą. Najbardziej OG rzecz, na pewno wiedzieliście o tym, że było coś takiego. Bynajmniej wiecie to teraz i naprawdę chciałbym kiedykolwiek, aby powrócił tryb, że gracie na 100 osób oficjalnie przez Fortnite'a i macie double pompę możliwą. Naprawdę byłoby to piękne. A wy w międzyczasie napiszcie w komentarzu, który z tych gliczy, które wam dzisiaj powiedziałem, albo jakiś inny zapadł wam w pamięć, a ja przychodzę do ostatniej trójki. Na miejscu numer 18 znajdziemy ostatni glitch na latanie, mianowicie jest to latające auto. Mianowicie za pomocą crashpadów, rzucenia paru ich na siebie oraz przejechaniem furą w linii prostej byliśmy w stanie przelecieć całą mapę. Widzicie jak to wyglądało na ekranie? Tyle. Przedostatni glitch, czyli strzelanie przez podłogę. Tak, nie przestrzeliście się. W Fortnite, jeśli zniszczyliście odpowiednią podłogę, czasami nawet i ścianę, byliście w stanie strzelać przez struktury. Miało to chociażby miejsce na jaskini oraz na paru innych miejscówkach. Ja wam pokazałem przykład jaskini i przejdźmy sobie do ostatniego glitcha. Taktyka na Kureya, czyli nic innego jak jedzenie rybek w strefie i tak dalej. Myślę, że Epic Games nieumyślnie dodał taką taktykę, bynajmniej Fortnite nie myślał, że ktokolwiek będzie miał taki duży big brain, że będzie siedział kilkaset godzin nad jedną taktyką i jakieś ryby w strefie, aby być w stanie zakwalifikować się na jakieś finały turnieju. Naprawdę było to powalone i ludzie swojego czasu robili nawet tym Erningsy, więc to naprawdę te taktyki, które ewoluowały na przestrzeni czasu, bo Epic Games zabraniał na przykład jeść ryb czy przysiadywać w strefie, to oni znajdowali jakiś sposób, aby jeść warzywa. Naprawdę wyglądało to komicznie. To była walka tak naprawdę z czasem, kiedy Epic Games naprawi coś, a kiedy Kurej wraz z ekipą czy ktokolwiek inny, jak już potem miał swoich fanatyków, znajdzie po prostu sposób na obejście tego. I to będzie na tyle. Wy napiszcie, tak jak mówiłem wcześniej, wasz ulubiony glitch w komentarzu, zostawcie lajka, suba, wpadajcie na najnowszy filmacie go tutaj i co? I trzymajcie się, do następnej, na razie, elo!